A ja sobie gram. No. Ha, zadowany. No i... I to też, a po prostu ja lubię też gry z zombiakami, z jaką napierdzielanką. Jak również gry w świecie cyberpunku, więc Hard Reset jest istotnie grą, w którą chcę koniecznie zagrać. Space Marine też sobie ściągłem, ale nie wiem, czy będę nagrywał. Na razie... A, pieprzyć ten alkohol. Na razie mi się nie chce grać w Warhammera. Space Marine. Aha. Na razie mi się nie chce, ale sobie pogram. Nie wiem, czy będę nagrywał, naprawdę. W Rage'a też będę grał, ale... Jeżeli będę nagrywał Rage'a... Aha, no kurde. Nie wiem, jak to zrobić, bo chyba nie będę nagrywał Rage'a. Może kiedyś coś tam później, w przyszłości, jak na przykład jakieś DLC wyjdą albo coś. Mam taki pomysł, żeby nagrywać DLC z Fallouta trójki, bo mam Fallouta trójkę, dostałem na urodziny. Właśnie od T-Volta między innymi. Tak, zrobiłem to. Leży sobie na półce, tylko oczywiście na PS3, tak? Dobra. Teraz znaleźć ciężarówkę. Leży sobie na półce grzecznie i obecnie przeszedłem grę dwa razy na dobrym i złym. Na dobrej i złej karmie. Tak, chciało mi się. I to jest wersja GOTY, więc ona ma dodatki. I... Przeszedłem już 3 dodatki. I teraz zostało mi co? Zostało mi przejść na neutralnej karmie, zagrać te ostatnie 2 dodatki, no i będę miał 100%, i będę miał platynę, i będę bardzo szczęśliwy, ale to bardzo, bardzo szczęśliwy. No, ja jestem takim trochę trophy hunterem. T-Volt mówi na mnie trophy bitch, no ale ostatnio też zaczął, znaczy ostatnio też coś wspominał mi o tym, że w sumie go cieszy jakieś zdobywanie osiągnięć albo trofeów na, nie wiem, na X-ie, na PS3, na Steamie. Pewnie mu już przeszło, bo jemu szybko różne rzeczy przechodzą, niestety. Useful not, ale są pieniądze. Trochę ich tam jest. Cóż, dajmy sobie chwilkę na wstrzymanie. No i jak sobie przejdę, to sobie to wiadomo opchnę, ale tak sobie pomyślałem, że może nagrałbym DLC z Fallouta. Samo DLC. Au! Znaczy oczywiście na kompie. Będę musiał sobie sprawdzić na kompa. I po prostu tam sobie... Nie wiem, nawet i bym podczytował, tylko żeby mieć tam jakąś postać, ale chodzi mi o to, żeby przejść dodatki i tak jakoś tam... Znaczy pokazać wam dodatki, tak? Bo ja już je przejdę, już 3 przeszedłem. Ale chciałbym je wam pokazać. Czemu ja nie mam tego interfejsu tutaj z boku? To coś się zryło. Widzicie, w górnym lewym rogu powinien mieć... O, jest, w końcu się pokazał. Aha, bo to jest tak. Chyba nie przejdę, nie? Chciałbym jakiegoś batona albo energy drinka, tam jest automat, ale pierwszy dzień to nie. A, co wrócił. No, więc chciałbym wam pokazać DLC do Fallouta 3.
przyszłości pewnie też do New Vegas, ale jak mówię, PlayStation 3 to jest moja podstawowa gamingowa platforma. I na przykład New Vegas też sobie tam chcę sprawdzić, jak już będzie miało wszystkie dodatki. Na przykład jakąś wersję GOTY może wypuszczą. No jak po jednym, że mi się nie chce kupować. Albo jakiegoś paka zrobią czy coś. I wam pewnie też kiedyś nakręcę wszystkie dodatki. Au! Wstawaj. Odwrócił się. No. Nie wiem, kiedy to nastąpi, no ale... Myślałem nad tym, żeby... Kurde, ja powinienem jakiś audiologa z tym nakręcić, a nie mówić wam w czasie gry, no ale... Ale czemu nie? Au! Nie, wstawaj! O kurcze! A niech to szlag. No jasne, tu jestem. Jeszcze czekaj. No tak daleko to nie jest. Kurde, mogę się wrócić tam do batona. O Jezu, dzwoni mi telefon. Cóż zrobić? Przerywamy na... No i witam ponownie. No jestem w lobby, ale popatrzcie tu! 16% dopiero fabuły przeszedłem, mój Boże. Dobra, nieważne. Załatwmy tego zbira. Wybaczcie, to był mój ojciec. Nie trzeba by go jakoś załatwić, cholera jasna. Nie ma pełne życie. A tam następne życie. Nie nogi. Ja mam Z. Z, dawaj. Parking Ground Zero. Bierzemy. To. O, tu jest jakiś nóż. Nawet niezły. To jest mój? No nie. Okej. Okay. Jak spierdzielam. Wow, jak ładnie. Kabum. No, to jest ładna ciężarówka. Widzieliście? Tam było Banoi Bank napisane na ciężarówce. Cofnijcie sobie teraz filmik, zobaczcie. Ja tak średnio to widziałem, ale stwierdzam, że tak pewnie tam było. O, jest. Dobra. O, jak mi kark szczelił. Kurczę. Jesteśmy w chapterze trzecim. Wheels of Steel. Żeby być na tej wyspie, to trzeba mieć Balls of Steel. Helikopter! Siedź tu. A! Aha, i wyjechałem, tak? A gość, który tam był? Ej, kopniaka ci dałem. To był fajny dźwięk. Kurde, odleciały mu prawie wszystkie kończyny. O, biedna babka. Widoki to są jakieś, naprawdę. Kurde, kierownica jest po prawej stronie. No niech też zapominam cały czas.
Pewnie teraz po tego gościa mam pojechać, nie? Plum. Uwaga. Plum. Plum. Fuck. Nic tu nie widać, nic tu nie widać. Ta la 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 la. Miała pałkę policyjną. Co dopiero. Gdzie ja mam tu? Cholera, dookoła muszę coś objeżdżać. No niech to szlak. Nic nie widać w tej ciężarówce. O, tam był jakiś gość. Mhm, źle pojechałem. Tak, tak, widzę. Ale zrobimy to w ten sposób. Dobra. Dobra. W ten sposób się obrócimy. Tu trzeba było jechać. Nie bardzo się... no mniej więcej kojarzę. Wiem, że tu byłem, ale nie do końca zawsze pamiętam, jak gdzie jechać. No dobra, to już mniej więcej kojarzę chyba. Albo nie. Tu jest stacja po lewej stronie. No, to jej już nie widzę, ale jest dobrze. Okej, okay. To już wiem, no i tutaj jedziemy do... No do tego lifeguarda. Okej. No cóż, aha, no to objechałem z hotelu, który jest w sumie tam niedaleko, ale... Dobra, już rozumiem, gdzie jestem. Znaczy, mniej więcej sobie to uzmysławiam, jak wygląda... Fuck, jak wygląda ten... to miejsce. Ale naprawdę czasem jest ciężko... Znaczy, w takiej grze jak ta, nie jest łatwo zapamiętać, po prostu rozeznać się w całej wyspie, no bo... No cholera, no nikt tu nie będzie sobie takiego free roada robił samochodem albo takiego spacerku po kurde podróżkach. No bo cholera jasna, zombiaki, nie? No więc... Więc nawet nie ma na takie rzeczy czasu za bardzo. Born to be wild, wild. To samo i... La 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 la. Idziemy do gościa posprzedać trochę śmieci. Dobra. Kitchen knife. O, fuck. I co ja mam? Ten? Co to jest? Inwentory 14-14. Niektórym... Aha, no niektórym... Ty! Wow! No, to jest ładny nóż. Aha, to jest o jego. Cholera, myślałem, że ja to mam. Się można przeliczyć czasem. Dobra. Bolt. Czekaj, co to jest? Dobra. Blade. Belt. Battery. Barbed wire. Desodorant. Flexible hose. Przestrzeneń. Kuźwa po jednym. Engine parts. Myślę, że to jest tylko i wyłącznie dla kasy. Dlatego to posprzedaję. Jakaś bateria. Też ją posprzedaję. Duża bateria. Też przydałoby się posprzedawać. Boże, ale mnie to wkurza. I co, i muszę tak... Po kolei. Ale to dupie. Klej. Też. Jest tyle tego. Painkiller zostawię. Telefon. Po co mi telefon? Wiesz, oni w ogóle zadzwonili, ale coś. Aha, no przecież naprawiali wieżę satelitarną, więc powinien ktoś tu być. Steel Road. Ciekawe, co to jest, no bo... To jest różdżka. Sprzedamy to. Wodę zostawmy. Gwoźdź zostawmy. Aha, ja wiem, co powinienem sprawdzić. Ale jestem dupa. Jak to jasno. Tu powinienem wejść. Zobaczyć na create. I zobaczyć, jakie rzeczy tu są wykorzystywane. Alkohol, dragi. Dezodorant, duct tape. Nail mold. A, nail sim. Dobra. Mam tu... Zrobimy sobie kartkę.
I sobie zapiszemy, że takie rzeczy możemy mieć potrzebne. Deodorant. Dziwny długopis, nieważne. Duct tape. Nails, no to wiem. Rag. Nails. I alkohol. Alkohol. Dobra, czyli takie rzeczy sobie zostawmy. A teraz posprzedajmy ten pozostały lód. Znaczy, nie, no, mogą być któreś przydatne, więc sobie... No, oleander jest przydatny. Mięso jest przydatne, ale... Okej, bateria. Ja bym posprzedawał te baterie, no bo po co nie wiem.